Witam na kanale Kontrowersyjnej Książki. Ostatnio postanowiłam sięgnąć po książkę, która już dość długo czekała w kolejce do przeczytania, gdyż porusza naprawdę trudny temat i mimo, że ogólnie lubię zagłębiać się we wszelakiej kontrowersyjnej literaturze, co zresztą sugeruje nazwa tego kanału, to temat samobójstwa uważam za szczególnie kontrowersyjny i delikatny. Dziś chcę powiedzieć parę słów o książce Zrozumieć samobójcę autorstwa Roraya O'Connor i Noela Shihai. Niniejsza książka składa się z 9 rozdziałów. Pierwszy z nich ukazuje zarys historyczny zjawiska samobójstwa cywilizacji zachodnich, dzięki czemu czytelnik ma możliwość zgłębienia korzeni samobójczej śmierci i zrozumienia postawy wysokiej tolerancji wobec takiego czynu u Greków czy Rzymian. Jednak zależało to od powodów, przez które decydowano się na wybór zakończenia w taki sposób swojego życia. Często wojownicy woleli popełnić samobójstwo, niż zginąć z ręki wroga lub kobiety. Co ciekawe i dość kontrowersyjne, również we wczesnym chrześcijaństwie bardzo popularna była metoda skracania sobie życia poprzez śmierć samobójczą, gdyż uważano, że życie jest czymś względnym i nieważnym. Było bowiem traktowane jako przejściowa faza pełna pokus, która mogła uniemożliwić wstąpienie do raju. Również postrzegano śmierć Jezusa na krzyżu jako śmierć samobójczą przez męczeństwo. Spowodowało to gorliwość wiernych w praktykowaniu tego rodzaju śmierci. Kościół, zorientowawszy się, że wierni pełni determinacji, aby wstąpić do raju, decydują się na tak drastyczny krok, bojąc się ich utracić, zakazał tego typu praktyk pod zarzutem herezji. I tak jest po dzień dzisiejszy, co niewątpliwie stanowi jeden z głównych elementów ochronnych przed popełnieniem samobójstwa wśród ludzi wierzących. Kolejne rozdziały książki skoncentrowane są na zachowaniach samobójczych pod kątem różnego rodzaju czynników. Autorzy wyróżniają w publikacji czynniki kliniczne, takie jak depresja, alkoholizm, schizofrenia, zaburzenia osobowości czy fantazje samobójcze. Czynniki społeczne, odzwierciedlające się m.in. w okresach niepokoju społecznego, bezrobociu oraz izolacji i braku wsparcia społecznego, a ostatnim czynnikiem, jaki ma wpływ na podejmowanie aktów samobójczych lub dokonania śmierci samobójczej, to czynniki osobiste, na które składają się m.in. indywidualne czynniki medyczne, a także biologiczno-psychologiczno-społeczne każdej jednostki. Autorzy w tym rozdziale przyglądają się umysłowi samobójcy i postrzeganiu przez niego otaczającego go świata. Rozdziały zostały uwiarygodnione licznymi wykresami, statystykami oraz przykładami ukazującymi, co skłoniło ludzi do targnięcia się na ich własne życie. W książce również nie zabrakło fragmentów listów pozostawionych przez samobójców, które zostały przez badaczy poddane wnikliwej analizie, ukazując różne typy osobowościowe samobójców, a także ich myśli i uczucia. Opisane zostaje także zjawisko nieudanych prób samobójczych oraz różnica między debiutantami a recydywistami w zamachach na własne życie. Autorzy opisują wgląd w psychikę takich osób, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, co pchnęło je do podjęcia takiego kroku, jakim jest próba samobójcza za pierwszym razem oraz za każdym kolejnym. Poruszona zostaje również kwestia pomocy w popełnieniu samobójstwa, gdzie autorzy przytaczają dwa skrajne stanowiska panujące w poglądzie społecznym. Choć w większej mierze pomoc taka nawet osobom ciężko chorym nadal uważana jest przez większość społeczeństwa jako czyn nacechowany negatywnie, to ma on również swoich zwolenników, którzy powołują się na wolność jednostki w temacie decydowania o jej własnym życiu oraz śmierci. Ostatni z rozdziałów dotyczy zapobieganiu samobójstwu. Autorzy prezentują kilka przykładów, w jaki sposób można by zmniejszyć możliwość popełnienia samobójstwa dla dobra ogółu społecznego. Proponują m.in. ograniczenie dostępu do środków takich jak broń palna czy leki, a także wspominają o konieczności promowania strategii profilaktycznych i edukacyjnych wśród społeczeństwa na temat samobójstwa, aby przestało być ono nastygmatyzowane przez otoczenie, a zostało zrozumiane, dzięki czemu łatwiej by nam było dotrzeć do osób egzystujących na granicy życia i śmierci. Według mnie książka ta, choć niewiele ma stron, pokazuje w bardzo przejrzystym
przejrzysty i przystępny sposób informacje o zjawisku, jakim jest samobójstwo. Zostało w niej zawarte, jak już wspomniałam, sporo różnych wykresów, pomiarów statystycznych, badań czy tabel, jednak nie zakłóca to czytelności lektury. Uważam, że naprawdę warto sięgnąć po tę publikację, aby uświadomić sobie, jak bardzo samobójstwo jest złożonym zjawiskiem, na które, jak możemy się dowiedzieć właśnie z powyższej lektury, wpływa wiele różnych czynników, począwszy od biologicznych, a skończywszy na społecznych. Myślę, że po przeczytaniu tej książki jesteśmy w stanie zdecydowanie bardziej zrozumieć zjawisko, jakim jest samobójstwo. Z mojej strony na dziś byłoby to już wszystko. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrypcji kanału, do pozostawienia komentarzy, a także do odwiedzenia moich stron na Facebooku i na Lubimy Czytać. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!